myśmy się nad tym zastanawiali, czego świadomi są piłkarze na boisku? Czy oni w ogóle wiedzieli, o co chodzi z tymi kartkami? Na pewno byli świadomi wyniku drugiego spotkania. No, takiego o tym jesteśmy scenariusza przekonani. nie wydaje mi się, żeby ten scenariusz zakładali przed meczem, nawet w trakcie meczu, żeby kartki mogły decydować. Albo że trener by powiedział, krzyknął z boku, uważaj, nie fauluj, bo kartki decydują. No raczej nie. No nie da się tego przewidzieć, albo nie da się powiedzieć, bo jak sytuacja jest sam na sam, no to musisz. No co ma puścić rywala? Dokładnie. Ale... gorzej bramkę by było stracić z takiej sytuacji, niż dostać żółtą kartkę, bo tam jeszcze zapas był. Oczywiście, że tak. Ale informacja pewnie z boku poszła, jaki tam jest wynik z Meksykiem. No, aczkolwiek no, my niewiele więcej moglibyśmy zrobić, bo od początku meczu no, to jednak to narzuciła Argentyna i to cały czas pod jej dyktando. Cokolwiek byśmy nie zrobili, no to była próba wyjścia, od razu Argentyna zabierała piłkę, nawet nie wychodziliśmy za połowę, więc tutaj o jakiejś większej taktyce nie było mowy, ale fakt jest taki, no, że nie wiem, zwycięska porażka, można tak to był nazwać? Był zwycięski remis na Wembley, jest zwycięska porażka w Katarze. Przypomniał mi się, jak oglądaliśmy ten mecz, historia Andrzeja Rażanego, tego polskiego boksera, bo różne rzeczy się w sporcie zdarzają, któremu na igrzyskach w Atenach trenerzy podpowiadali, że prowadzi, a on przegrywał i przegrał walkę. Więc naprawdę, jeżeli ktoś się pomyli z boku w tych kartkach, w tym wszystkim, w tym całym galimatiasie, to naprawdę mogą wyjść niezłe hece. Nie mam pojęcia, co piłkarze wiedzieli. Pewnie się tego dowiemy niedługo. I polscy, i meksykańscy, czy wiedzieli, w jakiej są w ogóle sytuacji, co muszą dalej jeszcze zrobić, ile tych bramek nastrzelać, ile tych kartek mieć, czy oni w ogóle byli tego świadomi. No Radek mówi, że to nie da się, tak? No, znaczy nie, kartek nie, ale wydaje... Wynik na pewno, bo to idzie z boku, no przecież to mają asystenci, podgląd na mecz, jak wygląda, jaka sytuacja, czy atakują, czy kartki dostają, no to akurat to nie ma problemu, ale bardziej z kartkami, no nie wiem, czy ktoś w takim momencie, gdzie jest taka adrenalina wysoka, czy w ogóle ktoś o tym... I takie emocje, czy ktoś by pomyślał nam, wtedy, że to zajęło liczenie tego wszystkiego dobrych kilka minut, a gdzie tam w trakcie spotkania, siedząc na ławce rezerwowych, czy Kuba Kwiatkowski, trenerze to nawet nie mówię, bo nie ma takiej możliwości, żebyś tezę, że jest to jeden z najbardziej niesamowitych dni w ogóle w całej historii polskiego sportu i uważam, że nie ma w tym wiele przesady.